Witam Państwa w Energii Gaz Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji BRC w Fordzie Focusie z silnikiem pojemności 1,6 litra, mocy 100 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2004 roku. Dzisiaj założyliśmy tę instalację BRC z podłączeniem pod OBD. Pokażę teraz poszczególne podzespoły instalacji. Zaczniemy od elektroniki sterującej, która znajduje się tutaj przy akumulatorze. Cała listwa wtryskowa jest na silniku. Reduktor jest tam na ścianie grodziowej, nad reduktorem jest filtr fazy ciekłej razem z zintegrowanym zaworkiem odcinającym gaz. Tu mamy filtr fazy lotnej, dodatkowo do samochodu został dołożony system lubryfikacji celem dodatkowej ochrony gniazd zaworowych. Przejdziemy do środka pojazdu, gdzie pokażę, w którym miejscu został zamontowany przełącznik gaz-benzyna. Przełącznik gaz-benzyna został zamontowany po lewej stronie kierownicy na desce rozdzielczej. Do samochodu wszedł zbiornik 42-litrowy, czego używalnego gazu będziemy mieli około 34 litry. Oczywiście w miejsce koła zapasowego, tak tu pokażę. Wlew gazu został zamontowany w zderzaku po tej samej stronie, gdzie wlew paliwa oryginalnie jest w samochodzie. Auto na pełnym zbiorniku ma zasięg około 340 km, bo pali 10 litrów gazu, benzyny spala 9 litrów. Koszt przejechania 1000 na benzynie jest to 470 zł, na gazie 240 zł. Na każde 1000 km jazdy na gazie względem benzyny zaoszczędzamy 230 zł, a instalacja taka w Energii Gaz Polska kosztuje 2900 zł. W tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 12600 km. Dziękuję bardzo, na mnie to wszystko. Zapraszam do Energii Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.